Słowa Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Głęboka relacja z Bogiem rodzi się z aktu wiary. Piotr wyznaje wiarę w Jezusa, uznając Jego słowa za prawdziwe i życiodajne. Wierzy pomimo to, że wielu zwątpiło i odeszło od Jezusa. Scena ta odsłania kruchość naszej wiary. Jak niewiele potrzeba, by człowiek odszedł od Boga, ale dlaczego tamci ludzie odeszli? Z tych samych powodów, z których dziś odchodzą, z braku zrozumienia. Prawda, którą głosi Jezus, a po Nim również Kościół, bywa trudna do pojęcia. Nie chodzi o jej skomplikowaną strukturę, ale o treści, które przekazuje. Wcielenie Boga, ekspiacyjna śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, Jego ciało i krew jako pokarm, to wszystko prawdy, których przyjęcie wymaga uznania, że poza moją inteligencją musi istnieć jeszcze jakaś inna, większa od mojej inteligencja, a poza moją władzą inna, bardziej wszechmocna od mojej. Wielu współczesnych ludzi odrzuca Boga tylko dlatego, że rozumieją Boga w sposób niewłaściwy, próbując Go upchnąć w ludzkie ramy myślenia lub dlatego, że Jego prawo stawia wymagania, których oni nie chcą podjąć. Żydzi chcieli, aby Jezus stanął na czele rebelii wobec okupanta, a po odzyskaniu niepodległości stanął na czele rządu jako król. Liczyli na wymierne korzyści, uzdrowienia chorych, wskrzeszania zmarłych i jedzenie dosyta. Nie brali pod uwagę, że Bóg ma inny plan, że dla Niego ważniejsze od wszelkich struktur społecznych jest budowanie Królestwa Bożego w sercach ludzkich. Celem przyjścia na świat Jezusa, celem misji Kościoła jest prowadzić ludzi do komunii z Bogiem. Niech Bóg nas chroni przed wypaczeniem Jego nauki i szukaniem usprawiedliwienia dla naszego grzesznego postępowania. Nawróćmy nasze serca do Boga, póki jeszcze jest czas na to.